Witamy na pierwszym otwartym turnieju darta w naszym klubie. Początkujemy takie turnieje od tej zimy i chcemy utrzymać to jako tradycję. Dzisiaj zaczynamy dartem, jutro zaczynamy turniej bilarda. Do turnieju zgłosiło się 10 osób, do turnieju darta i do turnieju bilarda. Podzieliliśmy to na dwie grupy. Dzisiaj gra pierwsza grupa, za tydzień gra kolejna grupa. I z tych dwóch grup wyłonimy czterech najlepszych i oni zagrają w finale. Generalnie jest to potocznie zwane lotki, tak? Gramy w tak zwanego darta 501 i od 501 zawodnicy muszą zejść do zera punktów. Który skończy pierwszy, ten dostaje największą ilość punktów. W każdym turnieju jest 5 rund, tak żeby każdy zaczynał jako pierwszy. No i zsumujemy punkty i stąd będzie wyłoniony zwycięzca. Generalnie turniej próbowaliśmy rozpromować nie tylko w naszej gminie, ale także w gminach sąsiedzkich. Mamy zawodników z Kodnia i mamy zawodników z Białej. Reszta jest nasza miejscowa Omaska. Jak widać, klub sportowy Niwa Omazy nie jest to tylko piłka nożna. Promujemy też sporty takie mniej popularne, czyli dart, czyli bilard i tenis ziemny. Staramy się zachęcać jak najwięcej ludzi z miejscowości i spoza do czynnego uprawiania sportu. Nasz stadion jest dostępny dla wszystkich, budynek klubowy również. Po wcześniejszej rezerwacji. Można tu spokojnie spędzić wieczór, pograć w bilarda, pograć w lotki, w piłkarzyki, posłuchać muzyki. Udostępniamy też klub na różnego rodzaju imprezy. Oczywiście jest to wszystko bezpłatne.